ale pogoda. Ale pogoda. Jak wyszliśmy, to tak. Marca podrzuciłem na angielski, chociaż ma 100 metrów, no może na razie 200 metrów, ale i tak jadę samochodem, a on niech idzie na angielski. A ja przyjechałem się zatankować, bo dzisiaj Miłosz ma plan, żeby pojechać na Awę do Warszawy. A ponieważ Marcel i Miłosz idą do kina, bo dzisiaj jest Dzień Chłopaka, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka. Wszystkim chłopakom składam życzenia. I sobie również, dziękuję. To po kinie prawdopodobnie, wszystko zależy od tego, o której Miłosz wyjdzie z kina, to będziemy po prostu jechać szybko do Warszawy. Taki jest plan, ale wolę się teraz przygotować, czyli wolę się zatankować, żeby właśnie pojechać szybko od razu po kinie. Marcel wraca już. Daj. Cześć. Dzień dobry. Siema, chłopaki. I co, na zakupy? Tak. Ty. Dobra. Idź, co chcesz kupić sobie, to wiesz. Marcel, z tym co chcesz, to ja sobie żartowałem oczywiście. Idziemy teraz do kina. Z całą klasą na Angry Birds. Nie wiem, ile uda mi się obejrzeć. Tak jak powiedziałem, Miłosz chce jechać na skatepark, więc zobaczymy, jak to będzie. A znowu Marcel bardzo chciał, żeby był cały czas w kinie. I tak, wiesz, wczoraj była dyskusja, bo Marcel mówi, no obiecałem, że będę w kinie cały czas, a jednocześnie no też Miłosz chce pojechać. I tak chyba wyjdę z kina z pół godziny wcześniej. Możecie zdziwić, tak? Dobrze. Milo czeka, a Milo był na tym, Ad Astra. No i jak film? Fajny. Dobry? No. Tak? Dobra, idziemy. Gdzie? No jedziesz, nie? No. No to dawaj. Co, tu już idzie? No. Troszkę wieje, co? No. A dzisiaj pogoda jest fatalna po prostu. Fatalna. Wyszedłem wcześniej z kina, te Angry Birds. Nawet fajne, fajna grafika, patrzyłem pod tym kątem. Ojej, dobra, dawaj. Tak, nie wiem. Słuchaj, plecak z komputerem jest w samochodzie, w sypialni. No. To weź go, dobra? A ja plecak z komputerem. Tak, zielony plecak YouTube'a? Weź. A nie, nie. Nie, zielony plecak. Dobra. Spotkałem się przy samochodzie. Dobra. Jesteśmy na miejscu, Miłosz mi teraz pokazał, chociaż ja też widziałem konferencję w MMA. Pamiętasz, jak mi powiedziałeś? No. Ja spałem, leżałem, a ty spytałeś się, czy oglądałem. No. Dobra. Spałeś. Nie, nie spałem? Mi się wydawało, że spałem. Słuchaj, dawno, ja w ogóle mało ci nagrywam. Mam wrażenie, że ostatnio robisz mało postępów. Też masz takie wrażenie? Dlatego przyjechaliśmy na... Tak? Ale czujesz też, że ostatnio trochę tak... No, ale chwila taka przerwy też będzie dobra. Dlatego dzisiaj muszę to wyrównać. Tak? No liczę na to. Dzisiaj chcę zrobić takie coś, że... Bo dzisiaj mam zajawę i mam siłę na lot. I już tej nie odpuszczę. Dobra. Ja całej konferencji nie oglądałem. Może sobie obejrzę, zobaczę. Oglądałem urywki. Oglądam i widzę wypowiedzi. Czytam też komentarze widzów, jakie są naprawdę ostre. Przyznam szczerze, tak dawno nie wiedziałem tak jednomyślnie widzów nastawionych tego wydarzenia. Właśnie przed chwilą rzuciłem na Marcela kanał film. No i to, co miałem ostatnio obiekcji i w ogóle zmiany, to jednak wprowadziłem taką miniaturkę. Teraz zastanawiam się, czyli te paski, te napisy, już chyba z tego będę rezygnować. Tak mi się wydaje. Bardzo w ogóle fajny film nagraliśmy. Wziąłem dzieciaki do sklepu, robiliśmy zakupy, wygłupiali się, później pojechaliśmy do pracy, wszystko zajęło, właśnie może to je powiem, przy tym akurat filmie, bo moje vlogi, muszę przyznać, że faktycznie szybko mi już teraz chodzi. Ale pod warunkiem, że nie dodaję muzyki i idzie takie na szybko montaż. To naprawdę potrafię się wyrobić, no bez renderingu. Powiedzmy, że w 40 minut. Jak się tak sprężę, to 40 minut, nie?
Może nawet szybciej, szybciej, okej? Okay? Umówmy się, że tak, że nawet i pół godziny. Kiedyś to mi dużo dłużej schodziło. Ale ten film, na, już kiedyś też mówiłem, na show, co nagrywałem, to tak, ten film 3 godziny nagrywania. Później montaż godzinę. Godzinę muzyka? Więcej. Myślę, że 6-7 godzin zajęło mi nagranie i zmontowanie tego filmu. Dzisiaj już mamy drugi dzień. Idę teraz po Marcela do szkoły. Nie wiem, czy pójdziemy do pracy na chwilę, czy też nie. Chciałem zagrać sobie FIFA. Się okaże. Odnośnie tego nagrywania. Wczoraj jak byłem z Miłoszem na skateparku, to wyobraź sobie, że jakieś 2, może nawet 3 godziny nagrywałem jego. Czyli żeby nagrać jego trik, który chciał zrobić, to mniej więcej tyle czasu poświęciłem. Ktoś to widzi na przykład 15 sekund i mu się wydaje, że no nie wiem, że 20 minut nagrywałem. A to trzeba po prostu dochodzić długo do tego, żeby on na przykład wykonał dany trik. I to jest, ja siedzę tam z boku i na przykład nagrywam. I to też jest wszystko, to wszystko jest po prostu czas. Ty już rozbierasz? Marcel, powiedz jak wczoraj Angry Birds. Dobrze. Fajne? No. Jak oceniasz od 0 do 10? Albo od 0 do 6? Tak? Tak naprawdę? Tak ci się podobał? No. Marcel przyszedł sobie tutaj jeszcze gdzieś tam z kumplami, z koleżankami z klasy pobawić. A tutaj jest nowo otworzone, znaczy były w zeszłym roku, dobra, miałem powiedzieć w końcu kiedyś, rowery miejskie. Może pójdę sprawdzić, czy ta rejestracja, która była w zeszłym roku, jeszcze działa. Mogłem sobie wypożyczyć i gdzieś jechać, bo są od września. Dopiero, przestał okres wakacyjny nie było. Nawet stan konta jest 17 zł. W zeszłym roku mieliśmy program pilotażowy. Polegał na tym, czyli prawdopodobnie z tego co pamiętam od września, nie od września, od kwietnia czy od marca do października były rowery i można było wypożyczać. Natomiast umowa na czas na 4-letni została podpisana, ale dopiero rowery, znaczy była podpisana chyba w marcu czy w lutym. No nie wiem, ale a rowery dopiero można było wypożyczać pod koniec chyba sierpnia, 27 czy 28, kiedy już było po sezonie, nie? Tak, tak trochę śmieszne. A natomiast teraz 4 najbliższe lata już będzie gdzieś tam okej. Tylko teraz ja się zastanawiam, czy nie można było, nie wiem, jak z rozwiązaniami, bo na przykład w Gdańsku jest takie rozwiązanie, że można zostawić teoretycznie gdzie się chce. Więc większe są te możliwości. Tutaj są te stacje i pytanie, czy można byłoby opuścić stację. I teraz jest jeszcze jedno pytanie, czy niedobrym rozwiązaniem też są hulajnogi elektryczne? Chociaż dużo się o tym mówi, o niebezpieczeństwie hulajnóg, ale no właśnie, hulajnogi. Piotrków jest za mały na dwie rzeczy, na dwie takie, wiesz, atrakcje turystyczne. Wkurzony jestem na te nowe buty, dlatego że nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj mi o kość zawadza to pod spodem i mnie po prostu boli z jednej strony i z drugiej też dokładnie, tutaj mniej, ale tutaj naprawdę mnie to boli. Zobacz, do tego stopnia, że aż mam tutaj, zobacz, aż mam normalnie zdarte. Jest jeszcze jedna kwestia, czyli Fame MMA i chyba ją poruszę dzisiaj. Tak, oglądałem, poświęciłem dzisiaj 1,5 godziny na oglądanie filmów. Żenada, po prostu jest żenada. Siedziałem, miałem ten telefon przed sobą i ja mówię, co ja robię? Co ja robię, że ja muszę to słuchać? Mówię, zrobię to tylko dla widzów, żeby im powiedzieć, co ja na ten temat sądzę. Po prostu żenujące to jest. To jest po prostu coś niewyobrażalnego. Dzisiaj na obiadek... O właśnie. Aliatelle. Dobra, wszystko jest. Zaczynamy jazdę. Go! Na początek... Nie, na początku i na końcu będą dwie najbardziej kontrowersyjne osoby. Zaczniemy od Maćka z dupy. Znaczy Maćka z kanału z dupy. Jeżeli chodzi o Maćka, ja kiedyś go bardzo krytykowałem za filmy. Ale to wiesz co, jeszcze wtedy tak YouTube'a nie poznałem do końca. Powiedzmy, nie rozumiałem tego. No nie, bo nie oglądałem YouTube'a. Nie wiedziałem, co ludzie oglądają. I po prostu dla mnie było to słabe. Później go poznałem, jakby inaczej patrzyłem na to. I było okej. I poznałem ten jego styl. Ten swój on styl, Maciek
przeniósł na konferencję. I on zachował się normalnie. Ale konferencja to nie jest tylko i wyłącznie jego odbiorca, bo jego odbiorca jest specyficzny, jego humor jest specyficzny, tak samo jak na przykład mój humor czasami może być specyficzny w towarzystwie i przez kilka dni może być fajny, ale na przykład tydzień ktoś może już nie wytrzymać, bo jest za dużo tego. Przesyt, rozumiesz? I moim zdaniem fatalną w ogóle pomyłką było zatrudnienie Maćka jako konferansjera. No po prostu to nic nie mogło... No nie, no jeszcze, nie no, jeszcze zawsze i są rozwiązania. A zawsze można było jeszcze Linkiewicz zatrudnić, no jeszcze kogoś tam się znajdzie. Ale powiedzmy, że to są bardzo kontrowersyjne osoby. No nie może być tak, że wszystko po prostu w jednym miejscu jest po prostu wszystkie osoby, które wybuchają. No nie może tak być. No bo później... Tak jest, to się dzieje. Dobra, muszę sobie przypomnieć, kto tam był. Kasti, Krycha, tam się nic takiego nie działo. Hasi, Olek, nic nie widziałem. O nie, zapomniałem przecież. Nie no, w zasadzie ja to powinienem chyba na sam koniec przerzucić. No nie, po prostu. Jeżeli mi oglądają mnie dziewczyny i widzą takie dziewczyny, albo inaczej, jeżeli faceci widzą takie dziewczyny, to wy dziewczyny później nie dziwcie się, że faceci nie mają do was szacunku. No po prostu... patola na całego i jedna próbuje wybielić siebie, a że druga jest patolą. No, no, obie, no, no. Ja wiem, że jest promocja promocją, ale gdzieś tam trzeba chyba przystopować czasami, albo nieraz uśmiechem może bardziej. Po prostu to, co one wyprawiają, nie, no co ja będę tutaj gadać, no po prostu żenada. Właśnie przy nich, jak oglądałem, to miałem ochotę wyłączyć telefon i nie oglądać, bo po prostu mówię, to jest niemożliwe, to co ja słucham, to jest niemożliwe, no już niby w tym siedzę, już wiem jak to jest, no ale to było żenujące i tak mówię, ten czas mi ucieka i tracę na głupoty masakrycznie. Malczyński, Olejnik. Olejnik faktycznie na konferencji był taki jak te kluski. Ale wierzę w to, że chłopak był po prostu zestresowany i było to po nim widać ewidentnie. Marciński przywalił mu z liścia. No okej, okay, nie popieram tego, ale zawsze takie zachowanie czymś tam można wytłumaczyć. Tam jakaś była wcześniejsza spina, coś tam z pasem zabranym i tak dalej, więc powiedzmy, że to da się wytłumaczyć. Mówię, nie jest okej, okay, w porządku, bo trzeba to załatwić na ringu, ale powiedzmy, że to jest do wytłumaczenia. W ogóle teraz robię sos i największa, najważniejsza taka uwaga to jest to, że jak jest dużo płynu, nie wiem, czy wody, czy ja tutaj miałem taki rosół, dolałem go, czyli warzywa, mięso, dolałem do tego, gdzie tutaj jest i tak są warzywa, o, gdzieś tam cukinię widać, marchewkę, to trzeba teraz zrobić, żeby wyparowało, czyli ta woda, mocny ogień, widzisz jak bulgocze, chodzi o to, żeby wyparowało, ale trzeba pamiętać, żeby się nie przypaliło. Tutaj chłopaki bardzo fajnie się zachowali, zwłaszcza zrobił na mnie wrażenie Rafonik, który mieszka w Piotrkowie. Nie wiem, czy nie jestem rozmazany przez to, że palcem ruszałem. Który mieszka w Piotrkowie, widziałem go chyba bodajże dwa razy, gdzieś tam mijaliśmy się, nie spojrzeliśmy na siebie. No ale ja z tego względu, że kiedyś nadawał to, co nadawał, to jakby... Nie zagadywałem. Ale zrobił ostatnio mega wrażenie na tej, również na tej konferencji. Mega dobre wrażenie. Nawet miałem wrażenie, że on miał bekę i w ogóle, wiesz, za idiotę uważał Maćka z tego, z dupy. Że po prostu, że to jest, co on zadaje, jakie pytania, jakie głupie, nie? Tak był poirytowany tym wszystkim. Więc Rafonik zrobił wrażenie, póki co naprawdę bardzo fajnie. Chłopaki również. I mega dobre wrażenie zrobił na mnie Kruszwil i Mini Mike również, także spoko. Co mamy dalej? Czyli jeden Malczyński walczy, bo myślałem, że dwóch. Czyli jeden walczy Malczyński z Adbusterem. Kiedyś Adbustera, no właśnie, chciałem się z nim spotkać i spytać się go, bo kiedyś on szukał sparring partnerów, ja się zaoferowałem, a on później gdzieś zamiast komentować to mi osobiście, to gdzieś tam komentował gdzie indziej. I w ogóle chciałem pojechać do Gdańska. Ale nie pojadę, bo teraz przejdziemy... A nie, to jeszcze nie będzie finał. No ale dobra, bonus, beznadziejnie się zachowywał, jeżeli chodzi o Kruszwila. Marcin Najman, no najporządniej, prawdopodobnie, najporządniej. Także on dobrze, że on trzymał ten... Pewnie był tam zszokowany tym wszystkim, jak to wygląda. I mamy walkę wieczoru i mamy również oczywiście możliwość wykupu, z którego nie korzystam. Nie wykupię, wcześniej kupiłem chyba tam 20 zł, ale nie kupię, dlatego że to, co zaprezentował sobą Wojtek Gola, po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Nie wystarczy założyć garnitur, uśmiechać się, tylko czasami po prostu nieraz w niektórych sytuacjach coś tam wychodzi z człowieka. I tak jak przy wszystkich innych sytuacjach,
które, czy to jest Kruszwil, czy ktoś inny. I to bez względu na to, przy wszystkich innych osobach mógłbym je wytłumaczyć, da się wytłumaczyć, popełniły błąd, ktoś tam popełnia błąd. I oczywiście Fame również popełnili błąd, bo jest tyle hejtu na dwie osoby, czyli na Maćka z dupy i na Gole. Ale Maćka wytłumaczyłem, inne osoby również można wytłumaczyć swoim zachowaniem, spoko. Natomiast nie jestem w stanie wytłumaczyć i nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Wojtek Gola, którego w ogóle ja Fame MMA chwaliłem. Jeżeli mnie oglądasz, to wiesz, że ja ich chwaliłem. Organizacyjnie coraz lepsi, coraz fajniejsi. A tutaj on mówi, że wziął Maćka po to, żeby było grubo. Później, kiedy w ogóle naskoczenie na Rafa Nixa, Rafa Nix może go zbluzgać, może go wyzywać. Ale Gola nie ma prawa po prostu odreagowywać, rzucać się. No nie. On jest na takim stanowisku, że po prostu... No ja nie wiem, jak oni mają te stanowiska. Może oni tylko są tam, tylko wizualnie reprezentują firmę, a tak naprawdę organizuje to ktoś inny. Nie wiem do końca. Boxer tak w ogóle, tak nic nie widać, żeby on to jakieś tam organizował i tak dalej. No ale dobra. Starcie z Rafa Nixem. Fatalne, jeżeli chodzi o Golę. A to, jak wrzucał... Ale to jest niewyobrażalne, że taki żart mógł, że człowiek nie ma takiego samoinstynktu, no nie? Organizując galę, po prostu, że taki żart, sypie żartem. Oczywiście wszyscy wiedzą prawdopodobnie o tym. Hejtu jest dla niego strasznie dużo i jakby tego nie potrafię zrozumieć. Najgorsze to jest to wszystko, że co dalej, no nie? Już było fajnie. Już tak, Daniel z Torunia zrobił out. Góral gdzieś tam coś nagrywa, ale generalnie go gdzieś tam nie ma. Co tam był? Rafatus, tak? Którego Boxdel wypromował? Ktoś tam jeszcze? Że już te patologie już było coraz mniej, już jest okej. Wiesz, nie chodzi mi o to, że mamy się stać, że wszystko ma być zabronione. No ale dobra, wyeliminowaliśmy, już naprawdę było fajnie. I się znowu zaczęło. Faktycznie masz rację, nie wiem dlaczego nie pomyślałem o tym, co napisałeś, Szafka. Dzięki. Myślę o tym, żeby odejść. Naprawdę o tym myślę. Dzięki za informację.